Siema, jestem Rajot GPLAY, to jest kolejny z naszej serii Podwórko Kolonisty, za oczywiście Krzysztof. Siemano. I widzowie na czacie, cześć, witam wszystkich serdecznie. A my dzisiaj mamy bardzo fajny 102 odcinek, w którym to... Słuchajcie, no zdecydowaliśmy się z Krzysztofem, pokazałem mu filmik z GoPro, z ukrytej kamery. Mówił, że wygląda nieźle i jedziemy po kombajn. Znaczy ja jadę sam, bo Krzychu ma dużo sporo roboty do ogarnięcia jeszcze, ale pojadę po kombajn PKS-em, więc będę gdzieś wieczorem, w sumie, znaczy wieczorem może nie, gdzieś po południu, bo w sumie mamy, którą mamy godzinę? Czekaj, niech patrzę na zegarek, 9:24. No, na koncie 142 000, także wszystko w porządku. Krówki niestety nie oddały pieniędzy, musieliśmy wziąć 25 koła kredytu, ale nasz banku znają, wiedzą, że my spłacamy, także nam chętnie dali. I tu właśnie Krzycha, widzicie, ten, powiedz co byś robił w sumie, no to co będzie gadał. No co, będziemy zasiać na polu ten kukurydzę, tylko najpierw muszę jechać uzupełnić jeszcze, nie, bo jeszcze nasiona mi się skończyły. Trzeba było poskoczyć jeszcze do sklepu. Gruba nasiona kawy, no ale właśnie, no tak, więc Krzychu po nasionka. Coś jeszcze mamy do pokazania? A, ja też będę siał soję ogólnie, więc jak jeszcze wrócę, to zasiejemy sobie soję, ale to jeszcze zobaczycie potem. Dobra Krzychu, ja nie zwlekam. Ja, ty w ogóle sprawdzałeś, o którym masz ten autobus, czy nie? 9:30 mam. A, no dobra. Spod targu tam, no. 5 minut to... No, na luzie, dobra. To ja idę sesiąty, tam jeszcze jakieś może jabłko kupię na drogę albo coś. Dobra, no, to tam. Na razie, no, cześć. Dobra. Słuchajcie, to my idziemy sobie, o, pani taka też na PKS-a leci, także, no cześć QWERTY, witam serdecznie, a my sobie tu przejdziemy sobie szybkością. Wszystko tutaj w porządku? Chyba tak, dobra. Przechodzimy sobie, o, pan też jedzie? Witam. Witamy w kolonii. O, no witamy, mieszkam od dawna, wie pan, tam w domu jest, nie? No ale dobra. No to czekamy tego PKS-a, zaraz przyjedzie za 5 minut, no i widzimy się już jak tam będziemy. Będziemy na miejscu, także do zobaczenia oczywiście, ludziska. Dobra, ludziska, słuchajcie, dochodzimy powolutku. Trochę żeśmy się to lekko spóźnili, miałem być na 11, bo tak godzinkę się z hakiem jedzie, ale tam jeszcze psanki po drodze, wiecie jak to wygląda. I jestem lekko tak 15 po 11, ale to nic. Dobra, już sobie tutaj otworzę, o, elegancko. I zaraz, o, jaki fajny piesek. Dobra. Ty, no chyba pójdę do domu, nie? Pójdziemy do domu raczej, ale fajny rower ma, jakąś Ukrainę, kurde, że może kupił takie... Czekajcie, dobra, trzeba zapukać, nie? O! Gdzie on jest tam? Jest tam ten? Co tam? O, otwiera się. O, dzień dobry! Dzień dobry, panie Danielu. Ja tak dzwonię do pana po kombajn oczywiście odebrać. Tak, dokładnie, wszystko się zgadza. Dobra. Już możemy podejść do kombajnu. Jasne, w porządku. No i co? To jakśmy się umawiali, przelew już wysłany został, więc jak coś to pewnie jakieś 3 dni robocze i dojdzie, nie? To myślę, tak, dzisiaj jest wtorek, tak no, myślę na piątek posłanie pan będzie mieć. Jakby co? No, spokojnie. A to co pan barwił New Hollanda, jednak same Yondery widzę tutaj ten, to chyba jakaś stara koszulka. A może nowa, tego nie wiadomo jeszcze. A, pan kombinuje. A nie, tam jest jakiś New Holland, widziałem, tę 7 stoi. O jak, no dobra, to zwracam honor. No właśnie. No dobra, ale trochę poździerana taka, już pan trochę w niej porobił. Dobra, to co? No ja nie będę z panem tutaj bardzo... Ale ja mam takie do pana jeszcze jedno pytańko. Pan z daleka przyjechał do nas? Ja? No, z kolonii. Każdy pan tego mieszkałeś kolonia? To na Małopolsce. Coś tam się obiło, coś tam takiego. A czemu pan pyta? No nie, tak się pytam, bo widzę, że pan samochody nie przyjechał z nikim, ani tak. A nie, no PKS-em, bo ja nie miałem ten, kolega właśnie, bo my samochodu nie mamy, ogólnie tam sąsiad, znaczy sąsiad taki współpracownik, który ze mną tam mieszka i tam dorabiamy się razem, coś tam auta szuka i teraz fajny sezon jest, bo już taka wiosna się robi, więc ludzie tam sprzedają po zimie jakieś gruzy, no i coś tam chce kupić i na razie tak jesteśmy jeszcze bez samochodu, ale wie pan, jak my tylko po kwadracie jeździmy, to sam traktor wystarczy i właściwie wszystko się naraz ogarnia, nie? No to nie, no, więc przyjechałem po prostu PKS-em jeszcze ostatni raz, ale to, no pan co myśli, jakiś dziad z kolonii przyjechał na samochodu nie ma, ale jak jeszcze może kiedyś od pana kupimy, może tego Yondera kiedyś się wykupi. A to się zobaczy, jak będzie. Nie, żartuję sobie oczywiście, ale można z drogi jakoś spletą jeszcze, wie pan, i może jeszcze przyjadę do pana jakimś samochodem, no zobaczymy, nie? Albo może to, no zobaczymy. Ktoś tam z polecenia będzie, nie wiadomo, nie? Dobra panie, to co, to ja siadam i ruszam, nie? To niedaleko jest, bo tam prawie 100 km, więc sobie na drogę zjadę sobie tędy, nie? Trochę sobie pan pojedzie, no. No, więc nie wiem ile tam jest do mnie, ale... No nic, dobra, to ja siadam. O, zapalamy. Okej, dobra. A, to czeka pan, niech to się... Zaraz podjadę, niech mi się nagrzeje. A ja z panem, żeby nie było. Tam wszystko potrzebne jest, tak? Mam nadzieję. Tak, no. Dobra. No już go zostawię. Dobra, to co panie? Dzięki za dobry biznes, mam nadzieję, że w przyszłości się też spotkamy albo coś tam. I co? Do kolejnego razu, na razie, tam szufla panie. Do usług, co złego to nie ja. Wiadomo, wiadomo. Jak coś by się działo, tam bym nie wiedział jak obsługiwać, to będę pan dzwonił, nie? W kontakcie, tak. Dobra, no to na razie, cześć tam, cześć, hej. O, dobra. Wbijamy ten bieczek, nieszczęsny. I lecimy. Tego endera, co pod halą stoi, dawaj. No tamtego nie, to jest jego. Ale fajny, kurczę, wam powiem szczerze, że naprawdę już się nie mogą doczekać tego Deutscha. Coś fajniutkiego, kurczę, nie? Jednak fajna ta jest maszynka. O, odprowadza mnie. No niego kudę, co ja ostatnio prawie pogryzł. Ale bardzo. Pani tam bramę otworzysz? No spokojnie, otwieram. O, już. Dobra, dobra. O, tutaj. Tam jedzie ten header w ogóle? Zaraz. Jedzie tam, chyba jedzie. W sterkach widzę, że jedzie. No, dobra. Te szklanie to nie taki głupi pomysł, powiem szczerze. Jak to pomyśleć, kurczę, to może byśmy się zaopatrzyli w takie coś. No ale nic. Chyba płacze to za mną, ten chłop. No ale nic, no. Dobra. Nie będę przedłużał. Widzimy się na kolonii, bo dzisiaj jeszcze sporo roboty mamy. Także... no jedziemy, jedziemy po prostu, ja to zaraz dojadę. Jak myślę, tak jakbyśmy godziną to PKS-em jechali, to jeszcze na 14 myślę, może 15 będę, także... oni tak spoko, jest w miarę szybciutki, tam to 40 paru się rozkręca. Także... no widzimy się potem, nie? Także... Życzcie mi po prostu miłej podróży, a ja ruszam, także... do zobaczenia oczywiście potem, nie? No i blisko, powoli się doczłapujemy, jest już jak widzicie 14:41, trochę dłużej mi zeszło, myślałem, że będę na 14, ale wiecie, a to korki, a to wypadki, a to kontrola policji, a to coś tam, strata i tak dalej. No i w końcu jesteśmy w całej okazałości, jednak jedzie wolniej teraz niż myślałem, ale dobra, słuchajcie, dzwoni do mnie Krzychu, że jakaś mega promocja jest ogólnie na przyczepę, którą chcieliśmy kupić dosłownie za kilka odcinków i słuchajcie, ja tutaj muszę, poradziłem się tutaj trochę z widzami na czacie, czy ją kupować czy nie, ale też chcę zapytać was, czy ją kupować, słuchajcie, ja dzisiaj jeszcze nie kupię, ale zapytam was, czy ją kupujemy po prostu, więc za chwilkę dojedziemy sobie na gospodarstwo, to proszę któregoś z widzów na czacie, żeby mi przypomniał to przyczepę, żebym pokazał w katalogu, jak ona wygląda, bo jest po prostu nieziemska i jest dokładnie ta, którą chciałem, kurde, kupić, a promocja jest poniżej 50%, więc za tam z przeceny jakieś 20 parę na 10, 100 chyba, więc po prostu wow, że akurat teraz się trafiła, ale dobra, zaraz dojedziemy, tylko pojedziemy stąd przez główną gospę, przez główną drogę. O, widzę Krzyku, to już chyba na polu jest, słyszę ciągnik, zaraz zobaczymy, może zajedziemy, zaraz co mu pokażemy, nie? Czekajcie, co się włącza awaryjki w sumie, żeby tutaj na razie ten... O! Czekajcie. Okej. Halo Krzychu? No, siemano. Jak tam idzie? Sieje się? No powoli się, ja dopiero mam dwa rządki znaczy się, ale to dlatego nie chcieli mi tego, nasiony sprzedawać. No właśnie, bo ty mówiłeś, że byłeś tam na tej centrali i że że jest jakaś fajna promocja na przyczepę, nie? Tak, no i oglądaliśmy tą przyczepkę, nie? Taka, tak ci powiem. Tak? Mówisz? Kurde ta. Jak ty mówisz, że taka, to chodź zobaczyć co ja tu mam dla ciebie. Patrz to. Zobacz to. Panie. Panie kochany, jak ja na to patrzę, to mi się serce kraje, żeby takie bombery teraz narobione. Mogę? Matko, do środka? Matko. Co mówisz? Do środka mogę? No wsiadaj, no to nasze, no co ty? Kurde, chłoka, co tu się dzieje? Wow. Tylko nie zmieniaj wrzutek. Dobra, a ja też chcę zobaczyć jak to wygląda z tyłu, nie wysiadałem, dupa mi boli, z plecy zapocone. Kurde, je tych tum... Guzików, manetków, chłopie. Fajnie, dobrze widzisz taki kombajn u nas na kolonii. Naprawdę to nam bardzo ułatwi, nie? Bo wiesz, ten stary klas to do kandupy był potłuc, nie? Kurde, ale żeś tam się chyba spierdział już, co? A, będzie, że tak, no. Tamten raczej nie pierdział, wiesz, ten facet na taki ogarnięty. Dobra, ja siadam, jadę, bo roboty dzisiaj wiesz ile, nie? Sobie do siana nie ma co siedzieć, nie? Dobra, zaraz zobaczysz, czy tam w tym katalogu, nie? Co coś tam zostawił. Co to tam jest? Jaka to przyczepka? Znaczy, jaka przyczepka, ale muszę zobaczyć teraz tą cenę, bo naprawdę aż nie dowierzam i też chcę wam pokazać ten katalog, więc zobaczcie, jak się poruszać w 3D Painter? Nie mam pojęcia. 3D Painter, gośma. Coś doszło chyba na promce oprócz Zasława? Zaraz zobaczycie, właśnie. Przyczepa to jest Zasław. ogólnie czemu Zasław, bo ma bardzo dużą pojemność, jest to 18 tysięcy litrów, więc... Czekajcie, coś zmieszczę w ogóle? Prawda, bo ja tak jadę, nawet nie wiem, czy się zmieszczę. 18 tysięcy litrów, o, łysy patrzy, no patrz, patrz. Ty się zmieszczę? Nie mówcie ciekawie, że preku kurwałem. O, jak nówka teraz, dobra. Kierunek wybiję. Jak opony wybiłem, tak samo kierunek. Zajdziemy sobie z tyłu, nie? Na razie z tyłu, niech nie stoi tutaj, niech ludzi w oczy nie kole, bo zaraz będą łazić i się pytać, a ile, a co, to tamtego i w ogóle. Ale dobra, odnosi Zasława, bo mamy Metaltecha tego naszego, zieloniutką. I taki sam kolorek, zieloniutki, zgasimy sobie na razie, jest oczywiście dostępny w naszym sklepie, więc będzie idealnie po prostu fitował pod ten kolorek, chyba że może jednak chcecie czerwoną. Jak uważacie? Kombajn dobra schować? Nie, to tam na razie nie stoi tutaj, wiesz, myślę, że tak musimy zrobić serwis, nie będziemy go chować, sprawdzimy go sobie i tak dalej. Pokażę tu listkę, zobaczcie. Mamy tutaj John Deere, mamy jakieś brandnerki dwie, na które nas za bardzo nie będzie stać, ale mamy też, o, jeszcze jest taka, jakaś tam fligla. Ale mamy tą Zasława, zobaczcie. 10 100 zł, to jest niewiele. Jest w kolorach czerwonym, takim pomarańczowym, no i oczywiście zielonym. Co o tym sądzicie? Taka przyczepka 18 tysięcy litrów będzie dla nas przydatna i czy, no po prostu kupować. Jak coś, ja to jeszcze kółka mam, jeszcze konfiguracje różne, ale to wiadomo, że to jest to na potem, nie? My na razie bierzemy sam standard, pokrywa albo bez, oczywiście, że z pokrywą, nie? I oponki jeszcze, no wiadomo, nie? Więc słuchajcie, ja tu was... mówicie, że zielona, tak? Zielona, czerwona? Do tego się dzieje w ankiecie, tutaj zaraz zrobimy sobie, a wy napiszcie nam koniecznie tam w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy ją kupili, nie? Bo promocja jest naprawdę mega, 18 ton się w nią mieści, znaczy 1000 litrów, nie? Ale no mega jest, nie? Bo tam ma dyszkę, a jest duża, a co dopiero była tamta, właściwie to jest drugie tyle przyczepy, a co by nie było, mamy czym to targać jednak, więc dajcie znać koniecznie tam u siebie w komentarzach, a ja teraz przejdę się do Masseya, bo lecimy siać soję oczywiście, także myk i cyk fuch. Tutaj, o, dobra, załadujemy się. Cześć, mam wstek rzucany. Dobra, to jeszcze jak zwykle, oczywiście muszę sobie dać, pozwólcie, kamerka, bo jest ona tak bardzo przybliżona. Grim, ustawisz tam ankietkę? Bo bym mega wdzięczny, bo teraz trochę, wiesz, nie mogę, nie? A naprawdę byłby super, gdybyś to ogarnął. Łapie tam z ciebie radio? Kurde, ale poszł przester, no co tam chcesz? A jak tam ci minęła podróż? Z powrotem do nas. Oj, daj spokój, ciężko. No się długa trasa, nie? Ja tu jakie korki, jakie tam budują, co może? Coś tam budują, ale ten, bardziej wiesz... Zaraz ten... Czekaj, bo to muszę... Kurna, się mylę w tych wszystkich urządzeniach. O, dobra. Już możemy gadać. No, to ten. Policja stała, trzymała, wiadomo, nie? Suszyła. No i trochę też się korków porobiło, to taka jedna pasmówka była. No i musiałem stać niestety, nie? Tam czekać, aż wszystkich skontrolują. Więc... A ciebie skontrolowali? Nie, ja to... Jak zobaczyli kombajn, to zobaczyli takiego wielkiego bydlaka nowego, to machnęli ręką, jedź. Może bali się, ty. Może i ta. Nie wiem, dobra, ja mam sojkę teraz do siania. Więc spoko. Tam jak coś, to się też potem zamienimy, więc tam się też nie rozpędzaj tak z tym. Dużo jeszcze zostało rzeczy, także... No spokojnie, roboty. Nie stresuj się. Więc git. Ogólnie czemu bliska tak mało kukurydzy? Mamy tylko jedną palę w kukurydzy w tym roku. No bo mamy teraz dużo kukurydzy, znaczy dużo mamy krzonki. Co prawda krówki będą żreć więcej, ale jeszcze mamy większą łąkę i sporo też siana z tamtego roku, więc tak naprawdę zawsze będziemy mogli tam coś podziałać. A my sobie tu właśnie wjeżdżamy od razu na siewy. Takie, wiecie, uprawowe na tym poletku, więc tu pójdzie szybka, fajna robota. Okej, najpierw sobie puścimy to, teraz sobie puścimy to i super, i jadymy. Teraz tak, ja tylko sobie jeszcze tu ustawię właśnie, ustawił to jeszcze GPS-ik, żeby to wszystko fajnie szło automatycznie. No i dobra, i jedziemy, wszystko się, chyba się sieje, dobra. No, także tego. A tam u ciebie jak leci, sieje się fajnie? Elegancko się sieje. Kurde, no widzę, że chyba zajęty. No, tak też mówię, mam bliska, zamieniliśmy tam skrzynkę, żebyście zobaczyli, jak też się sieje kukurydzę, bo to dzisiaj raczej, wiecie, akcje na dwa zestawy, trochę lecimy krzykutami tutaj. No i tu w sumie będą ostatnie siewy już nasze. Może potem jeszcze jakieś szybciutkie nawozy na to rzucić szybko, żeby dokończyć. No i co? I chyba ruszamy z sianokosami potem, nie? Mam nadzieję, że wszystko się fajnie uda. A, i propos naszego serwisu. Pisałem z mechanikiem białym, oczywiście, którego macie linka w opisie. I odnośnie tego Massey'ka. Powiedział, że terminy ma na weekend, więc nas na weekend nie, jakby nie będzie z odcinkami, ale dogadaliśmy się właśnie z nim, że na weekend tam tu ogarnę tego Massey'ka, sprawdzi coś z tym wałkiem z przodu, no i będziemy mogli w końcu ruszyć z jakąś fajną akcją z korzenia. To może nawet byśmy kupili jakiś powiedzmy nowy jakąś nową kosiarkę, bo trochę tej łąki teraz już jednak będzie, więc warto było się zaopatrzyć. Chociaż nie, mamy kosiarkę tam do starą, nie? Tego sepa. No, mamy. No, to kurde, to tylko tam sprawdzić co się dzieje, bo ona nie była w sumie używana na parę lat. Znaczy, no, parę lat. No, z 2 lata chyba nie była używana. Tak, zobaczymy, sam w niej sam piszczy i się wszystko ogarnie. Nawet nie wiem, w ogóle ja mam teraz odcinka, nie? Powiedzmy, że tak do jazdy nam zajęło jakieś 10 minut, nie? To by jeszcze panie to pole trochę ogarnął może. I co, Grim zrobiłeś? Jest, okej, okay, bardzo fajnie widzę. Ja to sobie pozwolicie, blisko tutaj moderator Grim nam bardzo zrobił ankietę, ale ludzie nie głosują, więc jak ktoś się będziecie śmiało udział. Widzę, że jest tak, pomarańczowa 0 głosów, zielona 3 głosy, czerwona. A czemu masz tam cenę wybrać, bo ban? W nawiasie. Jaki ban, ludzie, wybierajcie jak trzeba, nie? Ja wam pamiętam, że na początku myślałem, żeby wziąć zieloną, bo będzie pasować nam do metalteszki, nie? Ale tak w sumie jak wziąć, żeby też może nie było monotonnie, nie? Może będzie pasować do Massey'ka bardziej niż do tego, nie? Bo ładna? Znaczy no ładna jest ta przyczepka, nie? Więc warto właśnie znać waszą opinię, śmiało głosujcie jak najbardziej w tej ankiecie. Ja też jestem ciekaw tego werdyktu, no bo to będzie zależeć, albo będzie pasować do zestawu, albo będzie pasować do Massey'a. Jedno i drugie jest fajne, więc spoko. A tamtej tak nie będziemy sprzedawać na razie przyczepki, bo będzie nam potrzebna, nie? Krzychu, jak uważasz? Sprzedajemy no, tam przyczepę? Nie, no można zostawić chyba, nie? No, też tak właśnie się wydaje, nie? Że tam to można zostawić. Bo słuchaj, ogólnie byśmy wzięli tylko 5 kredytu i mamy przyczepę, nie? Tak naprawdę nową na gospo. Za 10 koła, aż się dziwię czemu jest taka przecena. Ale w sumie czekaj, no jest kwiecień, to może jakaś z tamtego roku mi została, wiesz, jakaś taka... nie wiem, opróżnienia magazynu może dużo powiedziane, ale wiesz, że skończysz jakiś tam rok tego i że jest... wiesz, po promocji, nie? Była, bo coś i uszkodzona, nie wiadomo. Albo na pokazach, no. Zresztą nie wiem, no mówiłeś, że jest miód malina, nie? Więc sam... Zresztą kurde, to się mogło zrobić w przepie. Może uszczelki poszły, to nie takie uszczelki kosztują, no to też to nie jest jakieś drogie, nie? Ewentualnie może hydraulika jak poszło, to trochę też lipa. Zresztą na pokazach się uszkodziła, na hydraulice. No raczej wątpię, nie? Może dzieciaki wydrapały uszczelki i tyle. Też tak mogło być w sumie, nie? Ładne siedery? Dziękuję bardzo. Wydane? Wydane. Oczywiście. To są jankusy, tylko trochę są podrasowane pod moje potrzeby. Znaczy, o, tak wygląda farming na oświetleniu tutaj naszym. Od białego, znaczy od czarnego. Boże, kolorów mają tyle. Więc od czarnego 317 jest oświetlenko, oświetlonko, a tu jeszcze mam shaderki, które robią taki nam efekt takiego, takiego lekkiego, szarego powietrza, takiej szarej atmosfery właśnie, nie? Więc, no siema Filip, oczywiście, siemanko, witam. Dobra, więc to fajnie leci. Jakiś ruch dzisiaj pusto tutaj, na kolonii zwykle jeżdżą jak wariaty, a teraz cisza. Tak, może przez to, że stoją tam gdzieś. A może tak, a to tam co ten, jak się na lubelsku jedzie, nie? To nigdzie nie stają. Już to nigdzie nie mają gdzie stać w sumie, no ale może się boją, nie? No co, dzisiaj niedziela? No niby nie, jest niedziela, ale no nie wiadomo, nie? Co tam czego, tak, ale się może boją po prostu ludzie. Kiedy odcinek wyleci? Oj, powiem ci, że nie mam pojęcia, ten odcinek już jest 102 odcinkiem, a teraz jest tak, że w sumie odcinki z Podwórka Kolonisty wychodzą co 4 dni. Więc w sumie dosyć długo lecą te odcinki, ale to tylko dlatego, żebyście mieli po prostu content zaplanowany na całe wakacje, bo nie wakacji nie będzie. I tak, jest, że powiedzmy, mamy wtorek, jest Podwórko Kolonisty, w czwartek wychodzi naprzemiennie oczywiście Osada, czyli, no tam się nazywa ta seria, Osadzony w długach. No i potem jest znowu dzień przerwy, czyli filmy są co 2 dni, tylko że jeszcze są naprzemiennie serie, nie? Także tak to trochę wygląda, że lecimy na zapas, więc warto w sumie śledzić teraz streamy, bo w sumie oglądając streama z końcówki czerwca będziecie mieli spoiler 2 miesiące, nie? To trochę jest porąbane, ja oczywiście wiem, ale naprawdę wpadajcie na tego Twitcha, oglądać to z nami tę serię razem, twórzcie razem z nami, zobaczcie, że ankieta czerwona jednak wygrała. No to super, no to jedziemy to w takim razie po przyczepkę, nie? Na kolejnym odcinku wejdziemy po przyczepkę, więc pasuje. I spoko, nie? Więc właśnie będziecie mieli bezpośredni wpływ na tą serię, bo bez was ta seria by się nie udawała. Wiele rzeczy dzięki wam właśnie tu jest, więc wpadajcie, bo jak mówię, jeżeli ktoś jest ciekaw, co się na tej serii dzieje, to tylko i wyłącznie na Twitchu, bo YouTube jest takim trochę zapisem live'a z tych odcinków, no ale odcinki są nagrywane też tutaj na żywo, więc nie wiem. W ogóle jest planowane, że 102 odcinki już mi nagrali na tych streamach, nie? Ja pierdzielę. Masakra. Krzyku, zamieniamy się teraz może? Bo ja tu cały mi tak w sumie końcóweczka, ale... No, można. Jak ktoś też na kolejne pole pojedziesz i tam zrobisz jeszcze poprzeczniaka, więc spoko. O, spoko się powiedzieli w samym czasie, no to jest... Wielki umysł myślą podobnie, nie? Aleś tam daleko stanął, matko. Oj, a zacik jest tutaj, widzę, trzeba trochę sunąć. I tu kamyków, co tu... Grozowisko jakieś jest, czy co? Sąsiad musiał wysypać. Ty, aleś mi zostawił, nie? 15 litrów mam w tym. Wiem. No to po złości. Na GPS się siałeś? Co? Na GPS siałeś, czy nie? A. A, okej, dobra, to właśnie sobie wjechałem. No nic, jak tak, to tak. No także sobie jakoś tam tu polecimy. Ty, no chyba nie starczy mi tych nasion. Będę musiał jechać na gospo jednak. Od razu ci poniwę atakuje, nie? Mhm. Jak zmienić tekstury wapna? No w plikach gry musi to zrobić, nie? Inaczej tego się nie da zrobić. Dobra, już się skończyło, więc ja sobie zawinę. Okej, pojedziemy sobie tędy. Okej, jakiś tam... Wrócimy sobie bieg. To sobie wyłącznie potrzebny jest. Sorry, RIP nie miał być. Spoko, spoko. Jasne. Ale RIP nie ma, nie? Wszystko normalnie działa. No, także fajnie. Okej, w ogóle nie wiem, czemu ten polec na zawsze mi tak klatki spadają. To przez to, że ze drzewa wyciąłem, czy może... czy co? Nie mam pojęcia. Okej. Dobra. Jak tam ci ten siewy? Bo tam też miałeś GPS-a ustawionego, nie? Więc tam byś miał spoko. Tak, elegancko idzie. Ja w sumie nawet nie wiem, czy może by kurde też tego pola 39 w kukurydzę nie walną. Bo boję się, że nam może zabraknąć. Ajajaj, nie wiem. O, zobaczymy zresztą. Zobaczymy. Nie, dobra, tam sojkę lecimy. Sojkę trzeba zrobić kasę. Jak to się zawsze można, że będzie potem coś ogarnąć innego, nie? Dobra. Szybko się załadujemy. Pasuje. Jeszcze tylko paliwko ogarniemy. Właśnie, mam takiego też modzika, Krzysiu, na paliwo, które działa tak, że się takuje tam chyba kilka litrów na minutę, nie? Aha. Jakoś tak strasznie wolno, nie? Boże. Myślałem, że czerwoną ropę powiesz. Nie. Że można by... To ten... O, właśnie się mało skończył, nie? Na paliwo. Ja myślę, że trzeba się na jakimś Oliksie albo gdzieś, na jakichś firmach, zobaczyć po prostu po ile jest stacja tankowania, nie? Bo co jak co, kurde, ale tu strasznie mało tego. Znaczy dużo tego nam idzie, nie? Więc lepiej chyba kupić jakiś zbiornik, po prostu taką stację do tankowania i tam to działać, nie? No, bo tu troszkę lipa będzie z tym, nie? Dobra. Okej, już sobie tu wjeżdżam. Kupi belki i kiszonki. Też tak można zrobić, nie? Że kupimy belki i kiszonki po prostu, nie? Zawsze. Ale bardziej, wiesz, jak mamy gdzieś tam możliwość swojego, to raczej wolimy na swoim działać, nie? Niż tam... O, nie, posiadam trochę, ale dobra, trudno. Raczej wolę jechać jednak na swoim, nie? Niż brać gdzieś tam... kupować jakieś rzeczy, nie? Dobra. Może taka zrobimy sobie. 4 będzie dobrym biegiem. Ale może 5 pójdzie? 6. 6 idzie fajnie. Dobra. Kiedy będę sprzedał MTZ-a? Wiesz co, chyba na razie chyba nie planujemy sprzedaży, nie? No chyba nie. Nie wiem jak tam ty, ale no nawet chyba nie ma co się teraz o to w ogóle prosić, bo dalej on ma 100 koni, dalej jest nam bardzo potrzebny i w ogóle nie czujemy, że nie daje rady sobie z jakimiś tam sprzętami, nie? Ewentualnie co, to nie daje rady sobie z nowym pługiem, który w sumie nowy pług jest duży, nie? Więc ten nowy pług to tak naprawdę... Nawet nie ma być pod tego, pod MTZ, tylko pod Masseya, nie? No. A to przyczepki teraz, kurde, kupić to byłoby super, nie? No, poza tym MST jeszcze nie dzwoniło po niego. Ta, zadzwoni Bolek po ten. A właśnie chcieliśmy serdecznie pozdrowić tutaj w imieniu MTZ-a również, bo zostaliśmy pochwaleni na odcinku u tam właśnie chłopaków, więc mówię, że mi się podoba. Jak chcecie, możemy tego gruza sprzedać, a my sobie musimy tak kupić coś innego. On ma fajne 100 koni, ale chociaż nie no, tak szczęście wydaje mi się, że oczywiście nie kupią, no bo jakby mieli kupić, skoro oni chcą robić coś oryginalnego, no to co by mieli drugiego MTZ-a? Trochę tak słabo, nie? Wydaje mi się. Więc raczej oczywiście tak się śmiejemy, że jak ktoś to gruza mamy na sprzedaż dla nich, ale oczywiście do skutku nie dojdzie taka transakcja. Mimo to spoko się pośmiać, nie? Że gdzieś tam nam chwalą. A w sumie jak nas chwalą, to też ich pochwalimy. Ładne renówki żeście kupili. Czego nie? No, same nowe nabytki teraz. Same nowe nabytki. Ale no to co jak co nam się kombajn mega przyda, nie? Teraz to będzie bardzo ważne. W naszej serii taki game changer, nie? Bo zaraz zadzwonią. Ta, bez kitu, nie? Oj, tam chyba już widzę, jest zrobiony przeczek, nie? Jest zrobiony dla jego. Jak ktoś się pamięta, że to siewnik, a nie kultywator, nie? Ten w sensie talerzówka. No, wiem, bo tam widziałem parę miaków było wcześniej, ale to pewnie wiesz, gdzieś tam się tekstura zamieniła i wiadomo jak to jest, nie? No, więc fajowo. Kurczę, no ale wiesz co, trzeba myśleć z jakimś nowym polem, bo kurczę, to jeszcze mam jakąś ochotę na jakieś pole, przeżywamy sobie kupić samo, nie? Na resztę pieniędzy nie masz na to. Na razie, a zaraz krowy się podają, zobaczcie, nie będzie kasy. Zobaczymy. A my też nie mieliśmy teraz czegoś na sprzedaż mieć nawet? Nie wiem, cały czas myślę, jajka się tworzą, mieliśmy też jajka sprzedawać tak nie raz w roku, a z dwa razy chociaż. A jeszcze mleczarnię musimy kupić. Kurde. Dobra. Powiem tak, może starczy, zwolnijmy trochę. Jeszcze na gospie trzeba coś przymeblować. No spokojnie. No i gospa się do roboty jest. Matko bosko. No to się nieźle się dzieje. A właśnie, propos gospy, no bo będziemy tą wiatę niestety burzyć. Znaczy niestety, no bo nam już nie będzie ona potrzebna. W tamtym miejscu nic się nie zmieści, mamy duże sprzęty i ciężko tam po prostu manewrować jest między domem a garażami. Więc przenosimy cały sprzęt na tył. A z przodu powstanie coś innego. Coś fajnego, taniego, wybudowanego. Więc to już niedługo. Ponadto jeszcze mamy gdzieś tam w planach ten silos nieszczęsny, nie? Ogarnąć sobie. No, bo tam mamy ten silos, wiecie, ten stary, malutki silosik właśnie z opon, a chcemy troszeczkę go tam jeszcze wybetonować, pozostało nam cementu trochę po oborze i tak właśnie myślimy, czy tam właśnie zrobić takiego murowanego trochę większego, bo zawsze wiecie, więcej się zmieści niż kieszonki, nie? Niż na takim silosie, także to jest wszystko do dogadania oczywiście i jak najbardziej tym pewnie zajmiemy. Ty już jesteś na drugim polu, czy nie? Nie, ja właśnie to skończyłem tutaj. A, bo tam poprzednio pod lasem robiłeś. A ty wiesz co? To ja tak w sumie tutaj w tym miejscu. O, podjadę sobie pod ten i tak się w sumie potem pożegnamy, nie? Tam stanie sobie gdzieś na drodze czy coś. Bo już myśleli tak koniec ścineczka, więc o, tak sobie tutaj staniemy. A jeszcze muszę mi turki zrobić w ogóle od 2 odcinków, nie? Bo nie zrobiłem. Także też nieźle. No spokojnie. Czekajcie. O, to jest to, dobra. Elegancko Massey przyjechał. Całe te. Daj w bramy, wjeżdżaj. Okej. Dobra, bliska. Także dziękuję za uwagę. Żegnamy się z wami oczywiście serdecznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten odcinek dla was był fajny, bo mi się na przykład bardzo podobał zakup tego. Tegoż kombajnu. No i piszcie, czy kupować oczywiście przyczepę. Widzowie wybrali czerwoną, także piszcie śmiało w komentarzach, a my kończymy. Żegnamy się z wami. Na razie do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Wpadajcie na Twitch do mnie, Krzysia. No i cześć, pozdro. Pa, pa. Siemano.